tutaj specjalny apel, znaczy nie apel, tylko podsumowanie. Głupoty właśnie Małopolski i Śląska. Zaczęto akcję smogu. No naprawdę trudno sobie wyobrazić o większy idiotyzm. Dlaczego? Bo smog według definicji to jest zanieczyszczenie atmosfery na wysokości około 100 metrów przez cząsteczki poniżej 10 nanometrów. Natomiast oni chcą zniszczyć tak zwane piece domowe. No dobrze, a jakie to ma znaczenie z tym smogiem? Sadza z pieca ma powyżej 30-50 nanometrów. Widzieliście Państwo, jakie sadze są duże w kominie chociażby. I ona nie jest w stanie wejść do naszych płuc, bo ona się zatrzymuje w nosie. Najwyżej ktoś może sobie wydłubać większą dziurę, jak tam u to, ale nic więcej. To do płuc nie wchodzi. Gdyby miało wchodzić do płuc, bo takie doświadczenie łatwo zrobić. Wystarczy wziąć pompę sącą, rurkę, położyć parę watek, wziąć jakiś pył i tutaj pompę, która będzie ssała. Przy prędkości powyżej 80 metrów tutaj jest taka duża siła sąca, że to wciągnie. A przecież nie ma siły. Zostaje wszystko w nosie. To bardzo łatwo sprawdzić. Jak Państwo jedziecie w czyste gdzieś tam powietrze, to można oddychać i nos jest czysty. Jak się przyjedzie do zanieczyszczonego miasta, to ten nos jest zapchany już po 2-3 godzinach. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że smog w Polsce to był w latach 60., 70., bo w ten czas mieliśmy własny przemysł i były te huty, te tam kopalnie, które to tam pyliło, dymiło i tak dalej. No ale od 90. lat nie mamy własnego przemysłu. Wszystko zostało sprzedane. W roku 90. minister ochrony środowiska przygotował listę tak zwanych 80 największych trucicieli. Tych, którzy tam najwięcej emitują i są odpowiedzialni za ten smog. Lista działała chyba 2 lata i po sprzedaży naszego przemysłu natychmiast została zlikwidowana, czyli utajniona. No bo my to jesteśmy barany i produkujemy smog, a jak przyszedł kapitalista zachodu, to on jest kulturalny, on smogu już nie produkuje, mimo że pracuje w tej samej fabryce, jeszcze gorzej, bo nie czyści tych elektrofiltrów. Proszę pamiętać, że tylko elektrofiltry tworzą smog. A ja nie widziałem żadnej chałupy, która by miała elektrofiltry. Czyli generalnie o co chodzi? No prostą rzecz. Macie więcej płacić. Proszę zauważyć, co Niemcy wykupili zaraz w 90. latach. Ogrzewanie, cementownie. To wszystko przeszło w ręce niemieckie albo francuskie, z tym, że Francuzi to tam są połączeni z Niemcami. Czyli innymi słowy, na przykład Kraków. Podobno 90 tysięcy mieszkań ma jeszcze indywidualne paleniska. No jeżeli średnio się płaci za do elektrociepłowni za ogrzewanie 200-300 zł miesięcznie, to 90 tysięcy razy 300 zł, ile to milionów wpłynie od razu do kieszeni. I jeszcze najbardziej idiotyczne, infantylne tłumaczenie tych radnych, miasto będzie dopłacało. A przepraszam, co miasto wytwarza, że mogło dopłacać? Przecież miasto to jest tylko sposób okradania społeczeństwa. Wy macie płacić podatki. Jak wpłacicie te podatki nam, to my już będziemy wiedzieli, jak was urządzić. Nie ma żadnych ustaw, które by mówiły, co wolno finansować z podatków, na co wolno podatki przeznaczać i tak dalej. Miasto nie może finansować nic, bo to jest okradanie społeczeństwa. W tym roku dofinansują, a w następnym podwyższą podatki. No bo bilans musi być na zero. I to dotyczy jeszcze gorszej sprawy, dlatego że miasto nie ma nadmiaru gotówki. Czyli bierze z jakiegoś banku pożyczkę. Jak bierze pożyczkę, to ktoś ten procent musi zapłacić. Czyli innymi słowy, wy pracujecie i tworzycie realne pieniądze, realny dochód, natomiast miasto czy bank tworzy pożyczkę z niczego, bo bank nie ma pieniędzy, on wytwarza tylko papierowy pieniądz, ale te 30 czy 20% będziecie musieli podatku dodatkowo zapłacić. Czyli to jest inflacja od razu. No bo teoretycznie powinno być tak, wytwarzamy dobro jakieś wartości 100 zł i drukujemy 100 zł papierze, żeby to bilansowało się.
Ale jeżeli my pożyczamy te 100 zł najpierw z banku, a bank bierze 20%, to powstaje 20 zł z niczego. Bo to dobro nie jest warte te 120, tylko 100. Czyli 20 zł już jest inflacja. No a jeżeli to się robi tak w danych dużych liczbach, no to jest nie 20 zł, tylko 20 milionów. Albo 30, albo więcej. No i to oczywiście trzeba ściągnąć z podatnika. Bo żaden radny nic nie wytwarza. Mało tego, w Polsce jest tak doskonały system, że pracodawca sam sobie pensję robi. Proszę zauważyć, zarówno posłowie w Sejmie, jak i radni sami sobie wyznaczają pensję. No takiego czegoś nie ma na całym świecie, tylko w prywatnej inicjatywie. Właściciel, jak jest mądry, to coś tam zrobi i ma więcej. A tutaj oni nic nie wytwarzają, mało tego, najczęściej pieprzą, bo te rzeczy są wszystkie źle robione, albo niewłaściwe, albo nie w tym czasie, ale pieniądze od was biorą prawdziwe, bo wy pensję dostajecie tylko taką, jaką tam przyznano, czyli te 100%. A tu nagle podwyższają podatki o 20% i nic nie macie do gadania, musicie płacić. Widzieliście taki system? To jest sztuka okradania. Teraz, o tym, że jest coś takiego jak normy dwutlenku węgla, to już nawet Unia zaczęła o tym pisać. Norma wynosi 1000 ppm, ale w tym powietrzu takim świeżym jest 600 ppm. Dla dzieci nie powinno być więcej niż 800 ppm, czyli 800 cząstek na milion. I są mierniki i można to mierzyć. Czyli krótkie podsumowanie. O tym, że dwutlenek węgla jest szkodliwy dla zdrowia, o tym, że należy wietrzyć pomieszczenia, to było wiadomo już ponad 150 lat temu. To żadna tajemnica. W Polsce jeszcze wszystkie podręczniki politechniczne budowlańców do lat 70. miały cały rozdział o wentylacji, nie wietrzeniu. Natomiast od momentu wprowadzenia w latach 70. właśnie wielkiej płyty wentylacja zniknęła. Proszę Państwa, żeby wentylacja była w wieżowcu czy bloku, to nad blokiem, nad dachem powinien być komin o wysokości co najmniej 15,6 metra. Bo różnica 15 metrów dopiero wytwarza różnicę temperatur, która powoduje ciąg. Inaczej nie da się tego stworzyć. Czyli innymi słowy, wszyscy ludzie na 4., 10. czy tam 15. piętrze, na tym ostatnim, muszą się dusić. Podam Państwu prosty przykład. W latach 80. nagle ni z gruszki, ni z pietruszki wynikła sprawa ocieplenia domów. No bo grzyb się pojawił. No a dlaczego miał się nie pojawić? Proszę to postawić tak na zupełnie chłopski rozum. Macie pokój i dziennie wylewacie 2 litry wody na podłogę. No to po tygodniu będzie grzyb, czy po miesiącu? No będzie, bo gdzie ta woda ma wyjść? My przez oddech tracimy około litra dziennie. Przez skórę drugi litr. Czyli tak plus minus około 2 litrów wody na zewnątrz idzie. Doba ma 24 godziny. Z tego co najmniej 8-10 godzin jesteśmy w tym pomieszczeniu. Czyli tak cirka połowę dnia. Czyli co najmniej litr wody zostaje w pomieszczeniu. No ale my nie mieszkamy sami. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta osoba jeszcze w tym mieszkaniu jest. No to już nie litr, tylko 5 litrów. I dzień w dzień te 5 litrów wody jest rozlewanych po podłodze. No to gdzie ono ma wyjść? No idzie w ściany. A jak w ściany woda się dostanie, to przewodność się zmienia w sposób istotny. I oczywiście od razu jest zimno i od razu jest grzyb. Proszę zauważyć, że grzyb powstawał zawsze za ścianą, szafy, tam przy łóżku gdzieś na dole i tak dalej. Tam, gdzie nie było wymiany powietrza. I ci wielcy fachowcy, eksperci, zamiast zrobić wentylację, co jest proste i tanie, bo wystarczy wykuć tutaj, mówię, 20-centymetrową kratkę i przy drzwiach taką samą, to woleli wydawać tysiące złotych na ocieplenie budynku. W dodatku robiono to najgłupszym sposobem, jaki można, bo przez styropian. Styropian jest czymś, co się utlenia, to jest komora gazowa.
Czyli dodatkowo trują ludzi. No ale to się działo wszystko w majestacie politechnik, profesorów i tak dalej. Można by ten sam efekt zdrowotny uzyskać stokrotnie taniej, ale nikt by nie zarobił. No więc trzeba oskubać tego klienta i w ten sposób stworzono sprawę ocieplenia mieszkań. Jeszcze raz, żeby powstała różnica temperatur, to musi być 15,6 metra między jednym a drugim punktem odbioru. Jak wygląda sprawa na przykład dzisiaj kominiarzy, którzy przychodzą i sprawdzają wentylację? Przychodzą latem. No zaraz. Przecież każdy wie, że dach, szczególnie blaszany, latem się potrafi nagrzać, także dotknąć nie można. Czyli tu jest cieplej niż tu. No to jak to powietrze z domu ma iść do góry? Nie ma krasnoludków, którzy biorą cząsteczkę powietrza i wnoszą do góry. Powietrze idzie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ciepło jest na dole, idzie do góry. A jeżeli ciepło jest u góry, to tworzy się w kominie bariera i nie przejdzie nic, bo to zimne zostanie na dole. No to jak można tutaj sprawdzać wentylację? Na 40 czy tam 30-paromilionowym państwie wszyscy kominiarze robią to samo. Idą latem z wentylatorkiem i sprawdzają, czy tam jest cuk, czy nie ma. Jaki to jest poziom, że tak powiem, merytoryczny? Żaden. No ale płacić trzeba. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że w tej chwili, tak jak powiedziałem, w Małopolsce i na Śląsku rozwinęła się ta akcja walki ze smogiem. Oczywiście jest to fałszywa flaga. Chodzi o to, żeby te masy ludności, które jeszcze mają niezależne ogrzewanie, zmusić do podłączenia do elektrociepłowni, które są w rękach kapitału obcego. W pierwszym roku cena nie pójdzie do góry, w drugim roku nie pójdzie do góry, ale w trzecim, czwartym roku o 100 czy 200% wzrośnie. I co wy zrobicie? Nie macie żadnej możliwości powrotu do pieca, który był, bo się nie da. Różnica w cenie jest straszna. To samo mieszkanie, powiedzmy domek ogrzewany przez EC, to jest mniej więcej 7 tysięcy rocznie, a ogrzewany kominkiem to jest 1000 zł. Czyli co 4 lata samochód spalamy. No tak to wygląda. I ludzie się dają na to namówić. Gadzają się na to. Efekt jest taki, że robią to nie jacyś tam Niemcy czy krasnoludki, tylko radni tego samego rejonu. Czyli ten sąsiad jest na tyle, bo dostał 100 zł więcej przysłowiowe i przegłosowuje ustawę czy uchwałę. Jak w ogóle można mówić, że walka ze smogiem to jest ministerialna sprawa? Czego to obchodzi? On ma stwarzać warunki, a nie uziemniać ludzi przez przepisy. Pamiętajcie Państwo, że czym więcej przepisów, tym dany kraj jest bardziej uzależniony, jest bardziej kondominium. Bo teoretycznie to ja wiem, czy mnie to jest potrzebne, czy nie. Opowiadanie, że w piecach się spala jakieś tam butelki plastikowe, to jest bzdura. W Wrocławiu miasto wydało ileś tam 10 tysięcy na naukę urzędników, jak nosem rozpoznać, czy w piecu było spalane węgiel, czy drzewo, czy coś takiego. No, no przecież to jest kpina, bo przecież miasto nie wytwarza żadnych pieniędzy. Miasto musi najpierw okraść podatnika, a potem w zależności od tego, po odjęciu tej dla siebie, dopiero coś może zrobić. Teraz, Warburg dostał Nobla za udowodnienie, jak powstaje rak. No dostał Nobla, ta sama grupa, która teraz przyznaje Nobla, znaczy nie ci sami ludzie, ale ta sama końca, uznała, że to jego doświadczenie z tamtego okresu jest naprawdę no, imponujące. Jak już powiedziałem, to jest 80 lat temu, a w Polsce o tym do dzisiaj nie wiedzą. I w Polsce nadal zlikwidowano całkowicie wentylację. Mało tego, wprowadzono plastikowe okna, a plastikowe okna to jest sprawa Beverly Hills, to jest sprawa 86 roku, gdzie w pożarze, bo te okna i ten związek paląc się wydziela fosgen. Zostało zatrutych 200 z czymś osób, bo nie zdążyli wybiec z sali. Bo fosgen jak się oddycha, to wystarczy 1-2 oddechy i się zostaje na, że tak powiem, ziemi. I to wiadomo, już mówię, od 86 roku. Ten plastik został wycofany z produkcji. No ale nie u nas, bo przecież u nas można każde śmiecie wprowadzić. To samo jest z alpinistami.
Pamiętacie Państwo Wandę Rutkowską i tak dalej. Oni wszyscy zginęli z dziwnych powodów. Ale przebieg tego zgonu jest zawsze taki sam. Jest jakaś zamieć, burza, oni się chowają w tych namiotach, nieraz 10, 12, 15 godzin, żeby przeczekać. No to jest szczelne. Oddycha tylko dwutlenkiem węgla, bo to musi być szczelne, bo inaczej by je wywiało. No to po 10 godzinach oddychania dwutlenkiem węglem, to ona już zupełnie nie wie, gdzie to jest. I opisuje to dokładnie jeden z niemieckich alpinistów, który widział ją. Mówi, że z błędnym wzrokiem szła zupełnie w przeciwnym kierunku. No już poszła i było po sprawie. Żaden z namiotów nie jest przygotowany do wentylacji. Robiliśmy takie doświadczenia, co prawda w naszych warunkach nizinnych. To wystarczyło pół godziny i 10 tysięcy ppm było. Także wszystko da się wyjaśnić bez krasnoludków. Ale dobra jakość powietrza, taka gdzie można żyć, to jest między 500 a 600, 700 ppm. Nie powinno być więcej dwutlenku węgla. I to są normy tak zwane światowe. Do 1000 ppm nic się nie dzieje. Ale Państwo tutaj już mówiłem, dwa razy widzieliście, że się nagle robiło gorące, trzeba było okno otworzyć i wtedy wszystko w powrotem. Bo jak tyle osób oddycha, no to się podnosi do góry i koniec. Pierwszy raz się z tym zetknąłem, proszę Państwa, to był chyba 81 rok, kiedy na statku spawano coś w rzęsach. Tam jest jedna rura, jedno wejście. No i tyle tego dwutlenku powstało przy tym spawaniu, że spawacze nie wyszli. No to zawołano ratowników. No i ten wszedł dosłownie pół metra i zleciał. Drugi chciał go uratować i też nim zdążył się chwycić, to zleciał. No to już w ten czas się zrobił szum, że coś się dzieje. I w ten czas padli na pomysł, że to muszą być gazy i w ten czas dopiero w maskach weźli i wynieśli. Oczywiście już nieżywych. No wystarczy kilka oddechów. Jest koniec. Aha, nowe bronie jeszcze, to też jest ważne. Otóż proszę Państwa, nowe bronie kinetyczne, czyli tak zwana broń elektromagnetyczna. Na czym to polega? No, żeby pocisk wyleciał, to musi być albo cięciwa łuku, albo guma od procy, albo proch, albo pole elektromagnetyczne. Potrafią robić już co najmniej od lat 80. broń, który ma umieszczone kondensatory i wyładowanie w odpowiednio krótkim czasie powoduje ruch pola do przodu i pocisk uzyskuje prędkość 10-15 razy większą niż po prochu. W związku z tym, że energia uderzenia jest mc kwadrat, no to jak podniesiemy masę, zmniejszymy, ale c do kwadratu podniesiemy, czyli prędkość do kwadratu, no to energia jest olbrzymia. Miałem w ręce materiały konferencji naukowej z 96 roku w Kalifornii, gdzie właśnie był temat wykorzystania broni elektromagnetycznej w współczesnym polu walki. No i to pokazywało, jaka to jest siła. Pocisk leci nie tak jak u nas 5, 10 czy 15 kilometrów, tylko 300, 350 kilometrów. Ma własny GPS, bo Ziemia się obraca. W związku z tym te 300 kilometrów, no to tam trwa nieraz 5-6 minut. No to on GPS-em się kieruje, żeby trafić w ten domek, w który miał trafić. Już są filmy. 3 dni temu widziałem właśnie film, gdzie karabiny czy pistolety są elektromagnetyczne i jaka jest efekt tego. A u nas w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Nie. Film kryminalny. To nie o to chodzi, co było. Tylko chodzi o to, że już jest w praktyce zastosowana. Że oni już coś pokazują, to już nie jest tajemnica. Ja się zastanawiam, co oni naprawdę już mają. Bo jeżeli to trafiło do filmu, to już jest starość. No i starość musi być, bo ja materiał widziałem w 96 roku, czyli ćwierćwieku temu. Także na to musicie Państwo patrzeć z dwóch, że tak powiem, powodów. Pierwsze, że wykorzystanie Polaków na jakimś polu walki to jest czysta głupota. To jest zbrodnia. Bo my nie mamy dzietności, żeby to, że tak powiem, odnowić nasze pokolenie. To jest raz. Dwa. Powstaje plazma i wyparowuje. Ta
ta osoba, ta tkanka. Jak wyparowuje, to nie ma śladu. I teraz po co jest CERN? To jest ta na granicy Szwajcarii i Francji ośrodek atomowy. Nie po to, żeby te badania, których tam się pisze, robić. Oni produkują już od lat 80. antymaterię. I pocisk antymaterii robi dziurę w promieniu 25 km. Wyparowuje wszystko. Trzeba to robić mniej więcej co roku, bo no, ja mówię o danych z lat 80., ja dzisiejszych nie znam. To w ten czas można było tą antymaterię w takim diluarze trzymać przez około rok. Po roku tam się coś działo i to przestało istnieć. Czyli trzeba było nową produkować. I oni w ten czas potrafili to trzymać jako rok. Czyli mogą nadlecić na jakiś punkt zero, puścić i powstaje dziura 25 km. Wszystko wyparowuje, ścisza. I to jest broń, która obecnie istnieje, a nie tamte głupoty, które nam się podaje. Teoretycznie od lat 60. międzynarodowa jakaś tam umowa, nie wolno umieszczać broni w kosmosie. Amerykanie w 2010 roku po raz pierwszy w maju umieścili pierwszego pojazd kosmiczny, czyli jakiś okręt kosmiczny z bronią, a w 2015 po raz drugi. I to, co było chyba 13 i 28 sierpnia 2015 roku w Chinach, tamte wybuchy jakichś tam magazynów broni czy fabryki broni, to było właśnie zrobione przez broń z kosmosu. Od razu ustawiło Chińczyków na właściwym miejscu, gdzie ich rola. Nam się cały czas mówi, że to Rosja nas atakuje. Rosja ma w tej chwili 248 tysięcy żołnierzy, z tego 1,5 miliona, co miała. Ma z 3000 okrętów ma tylko 100, ale tego tylko 10 może pływać. Reszta stoi już w portach, bo brakuje części. Ukraina ma 255 tysięcy żołnierzy. To samo Niemcy. Z tym, że armia niemiecka nie podlega pani premier, czyli pani kanclerz. Armia niemiecka podlega NATO, generałowi amerykańskiemu. Proszę o tym pamiętać. No i teraz proszę zobaczyć. To jest Rosja, a tu wszędzie są bazy NATO. No to kto komu zagraża? Nie istnieje coś takiego jak Rosja. Ale to mówię, to się ciągnie od roku 1918. To nigdy nie istniało. To tylko przykład jednego z zakładów, jak swobodnie może działać, jeżeli ma odpowiednie oparcie w służbach. Jak Państwo pamiętacie, w latach 50. i 60. bomba atomowa to było coś takiego fajnego, nie? To każde państwo musiało mieć. Generał Kaliski jeszcze w 70. roku chciał bombę atomową w Arłomowie tam budować i ten cały kompleks w Arłomowie to jest wybudowany dla tych generałów, bo tam w Bieszczadach będą strzelać. Dlatego powstał kompleks w Arłomowie. No i oczywiście skąd uran? No my nie mamy, już Rosjanie to wyczerpali w latach 50. z kowar i tak dalej. No to skąd? No to właśnie z rudy fosforanowej można uzyskiwać uran. W związku z tym zaczęliśmy budować zakłady nawozów fosforowych, bo to można było legalnie zdobywać. I powstały w Szczecinie i w Gdańsku. No i tam jest ten uran. Rzeczywiście jest tego dużo. Jak powiedzmy normalnie jest tam 20-30 bekereli, to tam jest powyżej 5000 w pomiarach. W roku 82 powstał zakaz rozbudowy tych zakładów, no bo to nie potrzeba tyle nawozów, bo co z nimi zrobić? Ziemia potrzebuje tylko około 40 kg na hektar, no to co zresztą? A oni produkowali w przeliczeniu 180 do 200 kg na hektar. No to leżały te hałdy, nie wiadomo co z tym zrobić, bo jak za dużo, to rośliny po prostu gorzej. Tu się skończyły ich pozwolenia na składowanie. Przez następne prawie 15-20 lat pracowały nielegalne, bez żadnego ustawy, bez pozwolenia, ale produkowały. Umieralność w tym czasie z 11% wzrosła na 50%. Czyli 50% zgonów w danym rejonie było z powodu raka spowodowanego przez zakłady. Liczba zachorowań, jak już powiedziałem, zgonów 1500 wzrosła do 5,5 tysiąca, a nowych zachorowań z 3,5 do 17,5 tysiąca. I teraz proszę koszty. Koszt leczenia jednego nowotworu to jest 200 tysięcy. 200 tysięcy razy 17,5 tysiąca, no to są już miliardy.
a NFZ przeznaczał 50 do 70 milionów. Czyli reszta musiała i tak umrzeć, bo nie mogła być leczona. Proste. Kwestia odszkodowań, bo to jest ważne. Otóż, jeżeli ja idę do warsztatu pracy, jakiegokolwiek, samochodowego, rowerowego, i oni coś mi sknocą, to ten właściciel musi mi zapłacić. Z wyjątkiem leków. Otóż, jeżeli szczepionka spowoduje jakąkolwiek wadę, na przykład urodzi się dziecko z małogłowiem po szczepionce przeciwko tęczowi, czy na przykład wystąpi autyzm. Producent jest uniewinniony. Odszkodowanie jest podatnika pieniędzy. Czyli najpierw musi płacić, potem ma dziecko chore, a potem musi płacić dodatkowo za leczenie tego dziecka. I wszystko jest zgodnie według polityków z moralnością i prawem. I to naprawdę proszę pamiętać, że nawoływanie do tego, że w Polsce musi powstać fundusz odszkodowawczy, jest zwykłą fikcją, jest kolejnym wycyganieniem podatnika na jakieś tam określone kwoty. Jeżeli Sejm, jeżeli urząd przygotowuje konieczność jakichś szczepień, to powinien zabezpieczyć z pieniędzy tych urzędników na przykład 50% kwot odszkodowawczych. Jeżeli posłowie zatwierdzają to, co urzędnicy przygotowali, to powinni zapewnić drugie 50% w razie odszkodowań. To już jest nie moja sprawa, jak oni to sobie potem wyegzekwują. Ale ten, który podpisuje coś, to powinien za to ponosić odpowiedzialność. Dlatego o tym mówię, że system, który chcą stworzyć, jest kolejnym oszustwem. Bo chcą nas okraść, a nie producenta. A czy jeżeli by powiedzmy ten urzędnik, który podpisuje, ponosił za to odpowiedzialność, to on by zaczął myśleć. A takie są zwolnione od myślenia. Od 2003 roku nad Polską pojawiły się takie smugi. No i znowuż, teoretycznie mamy ministra ochrony środowiska, wojsko, ministra lotnictwa i tak dalej. I pisaliśmy do tych instytucji, co to jest, kto to jest, kto to sypie, za jakie pieniądze to jest. Bo w dzienniku ustaw, w którym Sejm corocznie zatwierdza budżet, ani słowa nie ma o tym. Godzina lotu to jest 100 tysięcy podobno. No to przepraszam, jak w jednym obszarze widzimy 5-6 samolotów latających przez godzinę, to kto za to płaci? Nie mówiąc o tym, jaki jest skład tego i kto to produkuje. Oczywiście żadnej odpowiedzi nie ma. Od 2009 roku nasiliło się to, a teraz to już nie ma właściwie zakątka w Polsce, żeby tego nie było. Trwałe smugi powstały po raz pierwszy gdzieś w latach 70. Wiemy to z doniesień z Kalifornii, dlatego że w latach 70. zaczęto używać harpu do zmiany pogody. Harp to jest rodzaj mikrofal, który grzeje jonosferę. Pierwotnie to było używane przez wojsko w celu obniżenia jonosfery. Dlaczego? Ziemia jest łukiem i co 28 km następuje przegięcie. W związku z tym promieniowanie rentgenowskie, czyli powiedzmy radary działające w linii prostej, po około 30 km tracą możliwość kontroli. Żeby uzyskać kontrolę, co się dzieje na przykład 100 km dalej, idzie w jonosferę, odbija się, odbija i w ten sposób można uzyskać nawet po 1000 km, co się tam dzieje. No tak, ale można to potanić, czyli obniżyć jonosferę. Jak się obniży jonosferę, no to mamy dokładniejsze obrazy. Żeby obniżyć jonosferę, robi się warstwę nieprzepuszczalną, na przykład z aluminium. To po raz pierwszy wykorzystano w czasie II wojny światowej, kiedy nad Hamburgiem czy gdzie indziej takie pasma aluminium rozrzucano i w ten sposób radar nie mógł uchwycić samolotu, no i mogli spokojnie bombardować. W latach 70. Ja pokazywałem tą mapę specjalnie, gdzie jest Alaska, gdzie jest Kalifornia. Pamiętacie Państwo przed godziną. Otóż chłopcy ćwiczyli te kierunki i się pomylili. I zamiast ten harp działać tam gdzieś na oceanie, zadziałał na Kalifornię. Spadły olbrzymie śniegi, mrozy i plantacje cytrusów zostały zniszczone. No przecież nie można powiedzieć, że wojsko się pomyliło. Wojsko jest obrońcą granic, nie płaci za nic. Więc trzeba było rzucić to na pogodę, na efekt cieplarniany. I stąd zaczęła się ta cała dyskusja. U nas od 2009 nasiliły się te wszystkie rzucanie tego świństwa. I moje zdanie jest takie,
że o ile dawniej to było wykonywane przez wojsko, skąd to wiemy? No, na przykład w latach 90., 95., 2000 w Jugosławii była wojna. No i w ten czas nasiliły się tam te rzuty. Potem była Gruzja, znowuż była wojna i znowuż nasiliły się te rzuty. Czyli wiadomo było, że to było potrzebne do wojska. Ale myślę, że w tej chwili to jest stosowane do powiedzmy krótko, do depopulacji. Dlaczego? Bo na przykład tutaj jest aluminium w tym, a Monsanto zaczął produkować genetyczne odmiany upraw odporne na aluminium. No to skąd oni wiedzieli, że trzeba będzie takie rośliny posiadać jeszcze wiele lat wcześniej? A kto kontroluje żywność, ten kontroluje świat. To nie jest kwestia pieniądza czy powietrza, żywności, bo wszyscy musimy coś jeść. Jest tak zwany dom Windsor, czyli konsorcjum 6 największych producentów żywności, którzy mają 90-95% albo produkcji, albo transportu, albo przetwarzania żywności. To nie jest nic nowego. W 1848 roku wystąpiła tak zwana zaraza ziemniaczana w Irlandii. No w ten czas było właśnie można sprawdzić, jak działa system angielski. System angielski to są właśnie chłopi, którzy płacą czynsz z jakiejś dzierżawy. Jak wyszła zaraza ziemniaczana, to oczywiście produkcja spadła, w związku z tym nie mogli zapłacić czynszu, w związku z tym ich wyrzucano. Około 2 miliony ludzi zginęło z głodu, bo nie miało czym płacić. Co zrobili Anglicy? No natychmiast wykorzystali to do masowego przewozu tych robotników z Irlandii do Ameryki, bo w tym czasie w Ameryce ruszał przemysł. Indianie się nie nadawali do pracy w fabrykach, no to trzeba było wziąć europejskich robotników. To, co mówiłem u nas, po to było powstanie styczniowe, żeby chłopa wyrzucić do miasta, żeby rozwijający się przemysł miał ludność, robotników. Oni to zrobili w ten sposób, że wydali ustawę, że każdy, który włóczy się po mieście, a nie ma całego miejsca zamieszkania, jest ładowany na statek i musi płynąć do Ameryki. Jest cała masa opowiadań czy nowel przez polskich dziennikarzy pisanych, co się dzieje z tym narybkiem, który z Europy płynie do Ameryki. Tam powstawały, szczególnie w Teksasie, latyfundia po kilkaset czy parę tysięcy hektarów. No i co mi z tego, że ja mam 50 tysięcy hektarów, jak ja nie mam człowieka, który to potrafi obrobić. Ale w ten czas już były statki parowe, czyli regularne linie. No i stąd nazywa się to polskie uchodźstwo, czyli podróż za chlebem. Nie było żadnej podróży za chlebem. Są pamiętniki księży z Śląska, z Małopolski, że we wsi pojawili się jacyś dziwni osobnicy, którzy rozpijają chłopstwo do tego stopnia, że nawet dobrzy gospodarze za pół ceny sprzedają swoją ziemię i płyną do Ameryki. To była propaganda, taka sama jak w 90 roku, że mamy iść na zmywaki do Anglii. Są opowiadania opisujące wspomnienia tych ludzi, co się z nimi działo, jak oni zostali wyrzuceni na bruk w Nowym Jorku i co, jak musieli się starać, jak się topili. Dziewczyny najczęściej do burdeli, a chłopi do roboty, gdzie wypadkowość była taka, że ginęli. Żadnych cudów nie było. Kto z Państwa oglądał film Bandy Nowego Jorku? Nikt. Tam jest właśnie po raz pierwszy pokazane, jak to się odbywało w latach 80., znaczy w 1800 roku i później, jak tych masowo repatriantów przywożono. Jak to wyglądało. Stąd u nas, bo najpierw do zasiedlenia tych farm po drugiej stronie Atlantyku brano tych Irlandczyków, no ale ich nie było za dużo. No to co potem zrobiono? No potem zrobiono pogromy Żydów, szczególnie z Rosji, skrzypek na dachu. To jest odpowiedź na to, że muszą, jest pogrom, oni muszą opuścić Rosję, Ukrainę i muszą jechać statkiem do Ameryki, bo tam już w Odesie czeka na nich statek i oni sobie płyną. No tak, ale Żydzi byli na tyle kumaci, to znaczy Chazarzy, którzy tam mieszkali, że wcale nie chcieli zostać na tych farmach w Brazylii czy tam w Argentynie, bo Indianie wcale nie byli tacy spolegliwi. Zostawiali wszystko, uciekali do miast i zajmowali się nadal handlem, bo to najlepiej umieli. No i stąd
pod koniec XIX wieku, na początku XX wieku i w okresie międzywojennym, ta słynna emigracja Polaków do Ameryki. No bo stwierdzili, że jak tamtych nie mogą, to może tych im się uda namówić, a że polski chłop był robotny, no to już jak poszedł, to został. I stąd mamy tylu emigrantów w Ameryce z Polski, z Małopolski, szczególnie ze Śląska. Załatwiano dwie sprawy. Pierwsza to była taka, że uzyskiwano za darmo ziemię, bo sprzedawali ją za pół ceny. To były te słynne rugi. Żadne rugi, po prostu ogłupiono ludzi, że tam dostaną złoto, a tutaj go nie mają i pazerność zawsze jest taka sama. No i mówię, ten sam model wykorzystano w 90 roku. U nas zamykano zakłady pracy. No i jedyny ratunek, trzeba było jechać tam, żeby tam pomóc. No i cała masa pojechała, 8 milionów podobno. Jak rozróżnić jeden syp od tak zwanej smugi kondensacyjnej? Smuga kondensacyjna jest stosunkowo krótka i mniej więcej po 5 minutach ginie. Smuga trwała, czyli tą chemtrails, dzisiaj, to znaczy do 13 roku one były dosyć dużych cząsteczek. W związku z tym utrzymywały się około 3-4 godzin. Teraz wpadli na pomysł i robią to lepiej. To znaczy, cząsteczki są mniejsze i wiatr je już po 15-20 minutach rozsiewa. I bardzo łatwo widać różnicę. Proszę zobaczyć takie równoległe przecięcia. No bardzo łatwo to uzyskać. Jest zbiornik, jest rura, która wyrzuca tam ten popiół i tam jest śmigło. Jak śmigło zamyka otwór, no to się robi o taka linia. Kręci się dookoła, więc mamy to ileś tam. Każda smuga, która jest tak, chmura, która jest teoretycznie tak podzielona, jest sztuczna. Nie ma sensu w ogóle dyskutować. A proszę to sprawdzić, na stronach internetowych polskich uczelni nadal są informacje, to są smugi kondensacyjne. Czyli od razu widać, ile facet wziął w łapę. No bo inaczej nie można tak się ogłupiać. To mi się udało, bo jest tak zwany radar lotnictwa, gdzie można po prostu zobaczyć, gdzie jaki samolot w danym momencie jest. W czasie rzeczywistym. I w nocy kiedyś oglądałem i mi się udało o takie coś zdjęcie zrobić tego. Czyli widać, jak te samoloty latają na krzyż. Widzicie Państwo? Takie X. I to też jest ewidentny dowód, że to jest sztucznie robione. To są właśnie typowe smugi rozsypywane przez samoloty, tak zwane chemtrails, czyli trwałe smugi. Proszę zwrócić na jedną uwagę. Tutaj jest wszystko. Strąd, aluminium, bar, martwe bakterie i tak dalej. Jest specjalna strona Instytutu Carnegie, którzy badają to przez cały czas, od co najmniej 15 lat i tam można znaleźć dokładne dane. Dlaczego to jest takie ważne? Z dwóch powodów. Pierwsze to to, że jak to spada, to tak samo jak ten pył radioaktywny, nasz oddech jest jedynym filtrem. No i zaraz pokażę zdjęcia, co to robi. Ale jest druga sprawa. Jak Państwo widzicie to o takie równoległe, ostre, to jest wszystko w porządku. Natomiast jak się zaczyna robić coś takiego i takie jeszcze zagięcia, tak jak pióro, to znaczy, że działa harp. Co to znaczy? To znaczy, że grzejnik jonosfery działając zmienia front atmosferyczny. Aerolinami ja się zajmowałem w latach 80. Przez odpowiednią zmianę ładunku w powietrzu, w atmosferze, lokalnie nad danym tym, można uzyskać wszystko. Od wzrostu nowotworu do gojenia ran. Bo gojenie to jest zmiana ładunku, a nie jakieś tam procesy inne. Zmiana ładunku tej komórki, jak zmienimy ładunek, to się goi szybciej albo wolniej. I teraz, jeżeli te cząsteczki są obdarzone ładunkiem, a chmury są obdarzone ładunkiem, to przed każdym frontem atmosferycznym idą ładunki albo ujemne, albo dodatnie. Najczęściej ujemne. Jeżeli ja działam polem, to ja mogę zmienić kierunek tego. A jak zmienię kierunek, to mogę mieć tutaj suszę, a tutaj mogę mieć ulewę. To jest tylko kwestia mojej zmiany. I jest raport Pentagonu, pogoda jako mnożnik siły na współczesnym polu walki, gdzie mówią, że to 96 rok, że mogą na dowolnym obszarze
o wielkości około 200 km kwadratowych zrobić albo powódź, albo suszę. No to co za problem, na przykład teraz ostatnio w Sudetach te powodzie takie częste, co roku praktycznie, czy tam pod Halą. Kiedyś nie było, potem nagle się zdarzały. No to właśnie są takie zmiany pogody przez harp. Ciąga się i nie ma problemu.